dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Nie wiem, jak wytrzyma mój głos, bo to już jest chyba czwarty film, który dzisiaj nagrywam. Mam nadzieję, że mi się uda i że wszystko będzie cacy, że tak powiem, i że dogram. No jeśli nie, no to po prostu przerwę na chwilę, odpocznę, napiję się czegoś i wrócę. Dziś zapraszam i witam w tutorialach Izuni. Dzisiaj zrobimy sobie kartkę inną niż inne. Będzie to kartka trójwymiarowa, niekoniecznie chyba pop-up, ale kartka do koperty. A pracować będziemy z... do koperty to przesadziłam, do pudełka. Pracować będziemy z Vintage Sonata. To jest kolekcja Kasi Kędzierskiej, wyprodukowana dla Craft O'Clock, czyli Friends and Craft O'Clock, by Katarzyna Kędzierska. No i ja mam miks, czyli połowę kolekcji i połowę teł oraz dodatki do kolekcji i też mam miks. Tylko ja już, wiecie, wycinałam. Tutaj mam te wycinanki, które postaram się dzisiaj użyć. Dlatego mam odwrócone już te wszystkie napisy, więc nie widzicie nazwy po prostu tych wycinanek, no ale to jest miks, czyli kwiatki i inne dodatki. Jakie ja tam wycięłam, to nawet nie pamiętam, bo to chyba przedwczoraj wycinałam, nie, jeszcze dawniej, ale no w każdym bądź razie mam wycięte, jeśli czegoś zabraknie, no to po prostu sobie dodam. No i dziś zapraszam Was na kartkę przestrzenną, która będzie się składała z dwóch takich podstawowych elementów, czyli ramki oraz no, bazy, w której tą ramkę zamkniemy. Wymiary mojej bazy 8,5/8 na 8, czyli to jest A4, obcięte A4, tak, ja używam baz A4. Czyli 8 cali na 8,5/8 i bigowania robimy 4 cale, 4 cale i 4,5/8. No co nam oczywiście daje przestrzeń tutaj 4-calową. To jest papier kraftowy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zbigować z dwóch stron, tak żeby te zagięcia szły, że tak powiem, w obu kierunkach i żeby się kartka łatwo złożyła, tak? No i mamy ramkę. Ramka ma wymiary 5,7/8 na, no pewnie łatwo się domyśleć, 8 cali i ramkę bigujemy w następujący sposób. Jedna druga, jeden cal, cztery i siedem ósmych i 5,3/8. To jest u mnie na środku, tutaj gdzie jest to łamanie bigownicy, więc ja sobie przesunę w bok, tak? Czyli po długości kartki, która jest, po szerokości tej kartki, która jest 5,7/8, bigujemy jedna druga, jeden cal, 4,7/8 oraz 5 i 1/4. 5 i 1/4 zbigujcie i odcinamy na 5,7/8, czyli no, to jest haczyk, tak? Czyli łączenie ramki z kartką. Ja później odmierzyłam sobie moją magiczną linijką, którą w końcu dostałam. 7/8. 7/8 czy 3/4? Ja tutaj mam w końcu 5/8, przepraszam, 5/8, 5/8. Odmierzyłam sobie 5/8 z każdej strony i wycięłam ramkę. No to tą linijką posługujemy się tak, że zaznaczamy 5/8 tu, 5/8 tu,
No i mamy pierwsze, na łączeniu tych dwóch kropek mamy pierwsze cięcie, tak? No i to jest to pierwsze cięcie. I dalej jedziemy do każdego boku. Ja polecam taki sposób, czyli przekładanie tego, wiecie, przekładanie tego o 180 stopni, nie, o 90 stopni, tak długo, aż dojedziemy do końca. Nie mam lepszego pomysłu. Może to się robi lepiej inaczej. Nie mam pojęcia. U mnie tak to wyszło dobrze. Dobrze mi się wycięły te wszystkie ramki, więc no, nie będę zmieniać tego pomysłu. A jeśli chodzi o centymetry, to jest 1,5 centymetra. Tak, 1,5 centymetra z każdej strony ma moja ramka. No i teraz, jak mamy ramkę, to mamy też folię. Wycięłam sobie tutaj folijkę, żeby można ją tak było wkleić. Mogę nawet troszkę jeszcze skrócić na długość. Czyli ona ma u mnie teraz 8 cali, a ją skrócę o 1/4. Czyli będzie miała 7¾ długości i 3,5 szerokości. No i jak mam folię, to mam również taśmę, tak? I przyklejam sobie do tej ramki pod spodem tą taśmę. Ale jak będzie wyglądać ta kartka? No ta kartka będzie wyglądać tak, że tutaj będzie to przyklejone. Pod spodem będzie ta folia. A tutaj w tej kartce będzie się dziać kompozycja 3D. Tak? Taki będzie widoczek, że tak powiem. Tak? Tak patrzę, czy ja nie powinnam przypadkiem dociąć trochę tej ramki. Znaczy tego papieru z jednej strony, żeby on był krótszy. Nie. Nie powinnam. Jest dobrze. No jest dobrze. No to jak jest dobrze, to nie potrzeba tego zmieniać. No dobra. Docięłam sobie oczywiście papier też już do mojej kartki. No i pomysł jest taki, żeby na górę i do środka okładki weszła okładka, tak, z tych miksów. I to jest 7,7 na 3,7. No, trochę więcej niż 7/8, tak pomiędzy 7/8 a 4, bo wiecie, że ja lubię małe ramki. No i tutaj mamy też taką samą szerokość, czyli 3,7 na 7,7. No i mamy środek 7,7, no tak, 7,7 na 3,7. No tutaj łatwo się było domyśleć, nie? Przepraszam. Do klejenia papier do papieru będę używać kleju. Natomiast w pierwszej kolejności chciałabym sobie przykleić tą folijkę. Ona nie jest czysta i ona nie będzie czysta, czymkolwiek będę ją czyścić, to i tak nie będzie czysta. Więc jakoś już przestałam się tym za bardzo przejmować. Naklejam taśmę na folię, a nie na papier. Ponieważ zdarzyło mi się już, poczekajcie, drugą ręką, żeby wam tam nie machać. Gdzieś mam to narzędzie do obcinania taśmy, ale gdzieś głęboko w tym moim niezbędniku takim, no, odcięłam razem z folią. Wiecie, o co mi chodzi, nie? W tym organizerze na biurko, co się stawia. On mi pasuje bardzo. To jest prosta rzecz kupiona w Ikei. Natomiast małe rzeczy, jak się do niego wkłada, to one wpadają na dno. No i ciężko je wyjąć. To jest jak z kobiecą torebką, nie? Im większe wejście i węższy dół, tym większe prawdopodobieństwo, że niczego z tej torby nie wyciągniesz. I tak jest z tym organizerem dokładnie. On ma szerokie wejście, ale jest zwężony ku dołowi, więc bardzo ciężko cokolwiek z niego wyjąć. Oklejam sobie spokojnie taśmą tą folię. Jak wiecie, taśma nie wybacza błędów. Nie? To wiecie,
Jeszcze czasami, jak się tam coś nie dociśnie bardzo mocno, to można ją odkleić. Natomiast tej czerwonej PET nie można odkleić. A już na pewno nie można jej odkleić z folii. Więc dajmy sobie czas. Zróbmy to pomalutku. Nigdzie się nie śpieszymy. Ten film ma trwać z reguły godzinę. Zwykle trwa dłużej. Ale postarajmy się, żeby tą godzinę, po to jestem też przygotowana. Ja już mogę tą bigownicę odłożyć, ten trymer, bo ja już nic więcej ciąć nie będę. Dałam Wam wszystkie wymiary do tej kartki, więc jeśli ktoś jest zainteresowany taką inspiracją i chciałby taką kartkę zrobić, to ja proponuję spauzować sobie na początku tam, gdzie ja mówię o wymiarach, spokojnie je spisać i wrócić do już z wyciętymi elementami na dalszy ciąg tutoriali. Tak jest najlepiej. Ja też tak robię. Dzisiejszy tutorial to jest tutorial, który sobie obejrzałam i się zainspirowałam u Sam Cutler. Także jeśli ktoś miałby ochotę zajrzeć do Sam, no to oczywiście polecam. Oderwałam taśmę z jednej strony tylko. Tutaj sobie układam, żeby było równo i żeby mi nigdzie taśma nie weszła, folia nie weszła na bigowanie. Przyklejam z jednej strony, dociskam. Tutaj, kiedy ta zmienia się kolor pod tą taśmą, ja wiem, że tego nie widać, bo ja mam jasne tło i światło dookoła, więc tego za bardzo nie widać, ale ta taśma powinna zmienić trochę kolor, jak ją przyciskacie do folii i do papieru. To znaczy, że wychodzi z niej powietrze i tego efektu właśnie byśmy sobie życzyli. Czyli po prostu, żeby to powietrze spod tej taśmy wypchnąć i ona już wtedy będzie trzymać na wieki. Albo przynajmniej długo. Tutaj pomimo tego, że tam sobie wymierzyłam, to jeszcze sprawdzam, czy na pewno dobrze. Dociskam, no i z drugiej strony. To samo. No i teraz to naszą ściankę, to nasze okno w kartce możemy przykleić do kartki klejem, a możemy przykleić na taśmę. I ponieważ ja pracuję dzisiaj z papierem kraftowym, który no nie jest najbardziej wdzięczny, jeśli chodzi o klejenie i oklej, to ja będę pracować z taśmą, ale będę też używać kleju, żeby sobie jeszcze móc troszkę pomanewrować, nie? No i teraz ostatni odcinek tej taśmy jest zawsze najbardziej upierdliwy w odklejeniu tej sponki, ale się uda. O, już się udało nawet. Dociskam. Z każdej strony rzetelnie, żeby to powietrze wypchnąć. No i teraz mogę sobie dalej pracować. No i teraz tutaj na te najbardziej zewnętrzne części nakleję taśmę. Tutaj najbardziej, jak się da, do zewnątrz, a u góry dołożę klej. I to mi pozwoli dość szybko przykleić to okno do kartki, ale klej pozwoli jeszcze na to, żebym mogła trochę pomanewrować tym okienkiem, jeśli wiecie, coś mi się tam ułoży krzywo. No i teraz tutaj w tym okienku zetnę sobie rogi, jak już dołożę taśmę wszędzie, to zetnę sobie rogi, żeby ładnie to się schowało do tej bazy. Tak, ta baza trochę tak wygląda, jakbyśmy robiły czekoladownik może. Tu sobie poodcinam te rogi z każdej strony. Teraz mam pewność, że taśma dochodzi wszędzie, do każdego z tych rogów i że mi się nic nie odklei na tych rogach. No i to jest jakby no pierwsza część budowania tej bazy od kartki. Tu mam okienko. Mam nadzieję, że tam Wam za bardzo nie prześwituje.
No i teraz idę teraz do mojej kartki. No w tej kartce nie muszę wielu rzeczy robić, no bo tu mam docięty papier, który sobie przykleję po prostu z małym takim rancikiem do tej bazy. Ale nim to zrobię, mam nieodparte wrażenie, że to jest krzywo, ale nie jest krzywo, więc nie rozumiem. Ale nim to zrobię, to trochę to przytuszuję. Ta kolekcja Vintage Sonata prosi się, aż po prostu się prosi o Vintage Photo. No i ja mam tu Vintage Photo. Tak akurat miałam pod ręką. Więc przytuszuję sobie trochę papier. Te szczoteczki nie są dobre do tuszowania. Lepsza jest do takiego tuszowania gąbka. Po prostu kawałek zmywaka kuchennego. To lepiej to tuszuje niż ta szczotka. Te szczotki są przeznaczone do masek. No one tuszują, nie? Ale bardziej jadą po rancie, jak widzicie. Nie wchodzą na papier, a ja nie do końca wiem, czy ja chcę taki efekt, żeby mi to na ten papier nie wchodziło. Bardziej chciałam, żeby mi trochę tak weszło. Spróbujmy jeszcze tak. Oczywiście distress z maty zejdzie za pomocą mokrej ściereczki, czyli po prostu tej chusteczki takiej nawilżonej. No i chciałam, żeby tak to było właśnie w ten sposób potuszowane, więc już zostanę przy tym sposobie. Tutaj nie bardzo widać, żebym ja cokolwiek tuszowała, ale no, ja widzę. Ja widzę i tutaj tuszuję też te, trochę wjeżdżam na papier, ale też te ranty tuszuję, tak? Żeby mi nie został taki biały ślad. Ale i tak jest jeszcze, więc jeszcze sprawdzam, nim przykleję. To jeszcze mam szansę sobie to wszystko ładnie zrobić, żebym tak nie raziła tym białym rantem. Ok. Zamknijmy. A, może jeszcze odrobinę potuszuję sam papier, nie? Bo on jest z tej strony taki, no niezbyt ładny. Wiadomo, papier kraftowy ma dwie strony, tą taką ładniejszą, którą zawsze dajemy na wierzch kartki i tą taką trochę gorszą, jaśniejszą, która jest zwykle spodem bazy. Ja nie przejmuję się, czy ja to robię wjeżdżając bardziej na papier, czy mniej na papier. W ogóle mnie to nie obchodzi, bo tu wszędzie będzie po prostu wyklejone, tak? Tylko chciałabym, żeby tutaj spod tego papieru jednak trochę ten tusz wychodził i wystawał, więc tutaj sobie objadę dookoła. Ok, i jeszcze sobie wygnę trochę ten papier i tutaj też przejadę te ranty, żeby było widać, że coś tutaj się vintage'owego dzieje. Tego nie będzie widać, znaczy to będzie widać, tak? To będzie widać spod papieru, ten rant, że jest otuszowany, no bo mój papier jest tak docięty, że nie dochodzi do migowań. Ja zawsze tak docinam papier, żeby te migowania były widoczne. Wtedy się nic nie blokuje. Czasami mi się to uda bardziej, czasami mniej, ale zdecydowanie lubię ten efekt. No i jak już potuszowaliśmy z jednej strony, to bądźmy konsekwentni. Się natuszujemy. Dzisiaj najważniejsza część kartki to będzie tuszowanie. Myślałam o tym tuszowaniu od początku, jak zaczęłam projektować tą kartkę, ale jakoś mi się tak potem zapomniało, żeby to potuszować.
Znaczy, to nie musi być jakoś tam bardzo. Ale jak już tuszujemy, to tuszujemy wszystko. A jak nie tuszujemy, to nie tuszujemy. Nie jestem jakby bardzo tuszująca. Nie. Czasami coś tam przytuszuję i owszem, szczególnie w tych pracach takich vintage'owych, ale no to nie jest mój ulubiony efekt. I jeszcze mnie to wpienia, że je tak szybko ten tusz wypada z tej szczotki, a nie mam naprawdę tutaj pod ręką tej gąbki, więc nie będę już latać. Szukać dziury w całym. Zbiorę jeszcze ten tusz z maty. To jeszcze mam coś tak słabo. Ok. To mogę na razie odłożyć. Tylko nie za daleko, no bo będę jeszcze potrzebowała, żeby wytuszować resztę papierów, tak? Więc widzicie, jedno pociągnięcie chusteczki i mata jest czysta. Jeszcze odwrócę i wytrę palce. Dobra, no to jedziemy. To będzie góra. Zastanawiam się, czy trochę tego nie przyciąć. Czy ta ramka nie jest za mała nawet jak na mnie. Chyba, że to ma być zewnętrzna okładka. Mogło się tak zdarzyć. Przytnę to troszkę. Wiecie, dosłownie wolałabym to zrobić gilotyną, ale nie mam gilotyny pod ręką, więc zetnę dosłownie taki maleńki fragmencik. Dosłownie o włos to obcięłam, ale jednak to troszkę przytnę. I tu widzę, że z boku mi jeszcze został taki brzydki ślad od trimera. Ja to przytuszuję, więc nie będzie tego widać, ale no jakoś. No i teraz, żeby było zabawniej, to mam wytuszowaną górną okładkę tej bazy, więc jeszcze musimy wytuszować tą wewnętrzną. Tuszowanie sprawia też, że jeśli coś poszło nie tak z cięciem, oczywiście mówimy tutaj, wiecie, o milimetrze, czy tam o 1,5 mm, a nie o 5, nie? Ale jeśli coś poszło nie tak, to tusz przykryje tą niedoskonałość. Tak jak czasami zostają nam w trymerze takie nitki niedocięte, albo w gilotynie, to tusz to przykryje. I nie będzie tego w ogóle widać. No ale jeśli obetniemy krzywo papier, no to będzie widać, nie? Wróciłam ze szklanką soku. Mam nadzieję, że mi to pomoże. I dalej biorę się za zaklejenie. Powiedzcie mi, ile już macie zrobionych projektów świątecznych? Bo to jest pierwszy film tutoriale, serii tutoriale w listopadzie, więc on jeszcze nie jest świąteczny, ale kolejne będą już świąteczne. Natomiast w środę pojawi się nowy projekt, który jest projektem świątecznym. Patrzę teraz, bo tutaj są napisy różne, żeby te napisy były, no wiecie, nie do góry nogami, nie? Jak już są napisy, to trzeba o nie dbać, żeby były dobrze ułożone. No i teraz ta część. Mogłam przerwać ten film nie na picie, tylko na tuszowanie.
No bo teraz jeszcze tutaj ta strona jest też przepiękna. No cudny jest, cudny. W ogóle ta kolekcja jest przecudowna. I tak jak ostatnio gdzieś tam mówiłam, chyba jeszcze nie widzieliście tego filmu, bo ja chyba to opowiadam przy okazji oglądania kolekcji świątecznej, że Craft O'Clock ma ostatnimi czasy przecudne tła. Bardzo mediowe. No a wiadomo, Izunia lubi mediowe rzeczy. Więc bardzo mediowe, bardzo takie plastyczne. Chodzi mi o to, że po prostu do bardzo wielu projektów są po prostu idealne, tak? Bardzo one do mnie te tła przemawiają. No i pewnie nie tylko do mnie, ale do większości z Was. No bo są naprawdę gigantycznie wspaniałe. Bardzo mi się podobają. No i teraz ja miałam tutaj docięte te paski, tylko powiedzcie mi jak. To jest na pewno ta część. Bo to jest z tyłu jest to brązowe tło, które Wam przed chwilą pokazywałam. I ja myślę, że ja sobie tym brązowym to zrobię. Tak właśnie to będzie tu. Znowu muszę. Bo muszę przytuszować, nie? Najlepiej nie po palcach i nie po paznokciach, tylko po papierze. To w tak wąskim pasku nie jest wcale takie łatwe. Jeszcze z tą szczotką. Ale to będę miała nauczkę, żeby mieć gąbkę pod ręką zawsze. Myślę, że tą gąbką już bym miała wszystko otuszowane w tym czasie. Z tej gąbki po prostu tak ten tusz nie ucieka, nie wsiąka w nią tak bardzo jak w tą szczotkę. Ale z drugiej strony te szczotki są na tyle dobre, że jeśli się używa tego vintage, nie, jeśli się używa distressów, to ich nie trzeba myć. Wystarczy je wytrzeć. I one elegancko się tego tuszu pozbywają. I można tej szczotki użyć do kolejnego koloru. Ja nie patrzę w ogóle, jakiego koloru poprzednią razą używałam, tylko po prostu biorę szczotkę, którą mam pod ręką i używam. W związku z tym w ogóle się tym nie przejmuję. No dobrze, i teraz możemy okleić sobie najpierw może te ramki. Ja mam nadzieję, że to jest dobrze docięte, bo ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że jednak nie. Tu jest ta część, dobra. I tu jest ta część. I teraz popatrzmy, jak idą napisy. Tu mamy napisy. To by musiało iść w ten sposób. Wszędzie mamy napisy. Tutaj to brązowe, to tak średnio będzie pasować. No trudno, to muszą iść tak napisy, ale to może na dole je damy, żeby się tak nie rzucały w oczy. A czy mi tutaj wyjdą dwa? Tak, no to nie muszę tego używać. Mogę użyć tego. Tego. Tu też są napisy. No. I tego. No i tak zrobię. To dam na dół, żeby się tak nie rzucało w oczy, tylko to jest za długie zdecydowanie. Więc to sobie przytnę. I teraz jest akurat. Akurat. Teraz to. To też jest za długie.
Teraz jest bardzo dobre. No i znowu wchodzi same na biało. Tuszowanie. Więc wracając do moich świątecznych projektów. To świąteczny projekt pierwszy pojawi się, tak jak mówiłam, w środę. Zapraszam na niego serdecznie. To będzie duży projekt. Będą pewnie ze trzy filmy. Mam nadzieję, że wytrzymacie. No bo jeden musiałby trwać z 5 godzin co najmniej. Albo i lepiej niż 5 godzin. A tak jak mówię, jeśli chodzi o 5-godzinny live, no to jest git. Ale jeśli chodzi o 5-godzinny film, to nie jest git. Moim zdaniem. Oczywiście wy możecie mieć na ten temat inne zdanie. Ale moim zdaniem tak właśnie jest. Nie potuszuję tej ramki w środku, ponieważ już mam tam folię i bardzo bym ją wybrudziła tym tuszem. Więc ramka w środku będzie niepotuszowana. Ale tu mamy wszystkie krawędzie ładnie potuszowane. No i jeszcze zostały nam papiery. Jezu, mam nadzieję, że już ostatnie trzy i już koniec tego tuszowania. No nie jestem fanką. No trudno. Nie jestem fanką tuszowania. Papiery świąteczne mamy w tym roku tak piękne. Ale tak piękne. Mówię oczywiście o kolekcjach Craft O'Clock. Christmas Everywhere i... Cozy Winterland? Chyba tak, nie? Cozy Winterland. No, czat. Bardzo mi się podoba ta świąteczna kolekcja Christmas Everywhere. Ona jest taka czerwono-zielona. To do mnie bardzo przemawia ta kolorystyka świąteczna. Ale jak obejrzałam sobie na spokojnie tą niebieską kolekcję Kasi, czyli ten Winterland, no to powiem wam, że robi wrażenie. Jest równie ładna jak ta taka typowo świąteczna. Naprawdę, bardzo mi się podobają kolekcje Craft O'Clock świąteczne w tym roku. Zobaczymy, jak tam będzie w przyszłym roku. Co tam nam Renata zaproponuje. I to się marzy kolekcja podróżnicza, ale taka prawdziwie podróżnicza. Nie, że tam tylko, wiecie, będzie dodatkiem plecak, ale żeby nawiązywała też do... Ja wiem, że to jest bardzo trudne, nie? Bo jedni podróżują do Irlandii, drudzy do Szkocji, a trzeci na Malediwy, więc to będzie trudne zrobienie takiej kolekcji, która każdemu dogodzi, bo każdy gdzieś tam indziej podróżuje. Ale chciałabym, żeby to była taka kolekcja podróżnicza, że może niekoniecznie, wiecie, morze, jezioro i rzeka to spoko, bo to wszędzie można znaleźć, nie? Morze skojarzy nam się z morską kolekcją, więc może niekoniecznie tam musi być to morze. Natomiast no, chciałabym, żeby się pojawiła taka kolekcja, naprawdę taka, no taka sensu stricte, podróżnicza. Bardzo mi się marzy. Czyli właśnie jeziora, rzeki, lasy, drogi, takie właśnie rzeczy. Zamiast morza może być latarnia morska, więc jak ktoś będzie chciał akurat zrobić album z podróży nad morze, to będzie miał latarnię morską i też będzie super zadowolony, że ją tam ma i że ona nawiązuje właśnie do tej wyprawy nad morze. A jak ktoś pojedzie nad jezioro, to będzie miał... No i oczywiście, że to odwrotnie przeklejone, bo
To miało iść na spód, żeby się nie rzucało w oczy. Taka mi się marzy kolekcja podróżnicza. Taka bardzo uniwersalna. Dużo mi się marzy kolekcji, ale i mogę Wam o nich opowiedzieć. Ale ta podróżnicza to byłaby naprawdę super. To dużo by powstało fajnych projektów z taką kolekcją. No i teraz tu muszę odciąć dokładnie w tym miejscu. Spróbuję to zrobić w miarę prosto nożyczkami. Tylko gdzie jest ten znacznik? Ależ sobie wybrałam papier i znacznik postawiłam, że teraz go nie widzę. Tyle. Ok. I teraz te napisy będą szły w tą stronę. Mam nadzieję, że nie wkładam Wam głowy w ekran. No i teraz sobie zetnę narożniki. Jak znajdę, gdzie ten drugi narożnik trzeba ściąć. Strasznie mi tutaj, Kasia, te twoje napisy bróżną. Ok, to by była pierwsza część. Miejmy nadzieję, że jest równo, bo nie przymierzyłam, a posmarowałam klejem. Nie wiem, czy przymiarka jeszcze by mi coś dała. Ok, tu trochę też bym chciała, żeby było widać ramkę. W związku z tym będę musiała to odrobineczkę ściąć od tej strony, bo jest trochę za grube. Czyli tutaj sobie to po prostu w ten otoż sposób docinam. Nie będzie ramki z tej strony, ale wolę, żeby ta ramka była jednak od środka, żeby to ładnie wyglądało tak samo. No i teraz tu. Ale może w tą stronę. Żeby się te boki zgadzały ze sobą, nie? I tu pozbyłam się tej końcówki brązowego. Zostawiam sobie ten różowy, żeby ładnie zgrywały się kolory. No i teraz tu muszę obciąć i tu muszę obciąć. Ładniej moim zdaniem po prostu wyglądają te ramki, jak są takie z ukosa. Te boczne kawałki. Nie wiem, czy to na pewno wszystkim nie pasuje, no ale mnie akurat pasuje bardzo. Jeszcze tego sobie doprostuję trochę ten papier, bo od trymera zostaje taki, wiecie, takie ostre cięcie, nie? No i ostatni fragment. Też tutaj troszkę wyprowadzę, żeby była ramka. No i jest. Jak to mówi mój syn, G. No i teraz jeszcze można oczywiście okleić te randy, nie? Można, ale ja chyba nie chcę. No, nawet na pewno nie chcę, bo musiałabym znowu tuszować, a to już jest ponad moje siły. Tu się dwa nie zmieszczą. No, zdecydowanie się nie zmieszczą, więc nie będę tego robić. No i teraz moment drastyczny, czyli wycieranie folii. Ona u mnie za chwilę i tak będzie brudna. To ja nie wiem, czym by musiała to
wytrzeć, żeby ona pozostała czysta. Ona jest po prostu u mnie zawsze brudna, dlatego ja nie używam folii. Ja używam bardziej, jak wiecie, kalki. No ale do tego akurat projektu kalka się nie nada, bo ja bym chciała, żeby jednak wszystko było dobrze widoczne. No i teraz tutaj, gdzie nie mam taśmy, to smaruję klejem, ale też po taśmie jadę tym klejem. Obracam sobie trochę tą pracę, tak wiecie, do góry nogami. Po skosie w sensie, nie do góry nogami, tylko po skosie. No i przykładam mój papier. Tak, żeby nie dojechać do bigowania. Tak, żeby nie dojechać do bigowania. Okay. Tu, gdzie wypłynął klej, to trzeba go szybko zebrać. Wiadomo, że tam zawsze gdzieś trochę może wypłynąć. Otwieram, dociskam z drugiej strony. No i pierwsza część, ta łatwiejsza, przyklejona. Teraz trzeba będzie przykleić tą. No i tą będziemy już musieli przykleić na pionowo. Już nie da się tak złożyć papieru, tak, bo to się już tak nie wykrzywi. Choć może. No może się wykrzywi. Może nie będzie tak tragicznie. Ale nim to przykleję, to chciałabym jeszcze po pierwsze sprawdzić, czy to się ładnie zamyka. Bardzo ładnie się zamyka. I przykleić papier tutaj na górę. Tak? Ja nie wyklejam tyłu kartek. Zwykle tego nie robię. Przyklejam tam tylko swoje logo. No i to jest kartka urodzinowa, jak się pewnie słusznie domyślacie. Zrobiłam już ze 3 kartki urodzinowe dla tej osoby, dla której robię teraz tą kartkę urodzinową i wszystkie mi wyszły. A przypominam, że ja nie robię prac na sprzedaż. Nie? Bynajmniej nie... No nie, że tak powiem, ciągiem, tak? Nie mam zamówień takich stałych. Gdzieś tam od czasu do czasu ktoś poprosi o zrobienie kartki, no ale to nie jest jakieś wielkie zamówienie, tylko po prostu zwykle jakaś tam koleżeńska przysługa. No dobra, to mam przyklejone. To teraz mogę zająć się tym środkiem. No i ja mam pewien pomysł na ten środek, to na razie może przesunę do góry. A bynajmniej miałam, zaraz zobaczymy, czy to jest ta kartka, do której miałam ten pomysł. Tak. To drzwi już mamy jedne, to drugich nie potrzebujemy. Tak mi się wydaje, że to jest ta kartka, co do której pomysł był. I tu będzie skrzyneczka. Nie ma stolika, wiecie, nie ma stolika w tej, tu będzie filiżaneczka. Tej kolekcji, a bardzo by mi się tutaj akurat przydał. Tu będzie okno. Ono jest takie trochę różowawe, ale i doklejone tam będzie do góry. Chyba, że je zetnę nawet, nie? Myślałam, żeby je tak dokleić do góry. Może trochę bliżej jednak. Żeby tutaj jeszcze znalazł się ten fotel. No powiedzmy tak o. Żeby tu się znalazła ta laska. Chociaż ta laska nie jest obowiązkowa. Żeby tu się znalazła ta skrzynia. Wy widzicie teraz lepiej niż ja, bo mi przeszkadza ten rand.
żeby tu się znalazła ta skrzynia i ta laska. Co my tu jeszcze mamy? Mamy książki, które się obowiązkowo muszą tu znaleźć. Mamy filiżankę. Czy to nie będzie zbyt mocno zasłonięte? Nie. I co my tu jeszcze mamy? Mamy bardzo dużo kwiatów. Mamy ten gramofon. I ten gramofon też mógłby się tutaj znaleźć, tylko może w tą stronę, żeby ładnie go było widać. I tutaj z boku myślę, że kwiaty, nie? Tutaj. I to by było właśnie taka kompozycja. Taka kompozycją. Natomiast tutaj z tej strony od góry powiesiłabym ten zegar. Tam od środka. I może jeszcze tą skrzynkę, chciałam powiedzieć, klatkę bez ptaszka. Butelki są za duże, zdecydowanie. No i kwiatki po prostu dookoła i butelki są za duże, aparat jest za duży, ta skrzynka jest za duża, te kwiaty są za duże, paw tu nie pasuje. Znaczy to pójdzie na górę okładki, nie? Tu jest jeszcze, to też pójdzie na górę. No i tutaj mam parę kwiatków i takich małych listków, taki list jeszcze. Te większe kwiatki może odłożę. Zostawię sobie tą kolorystykę, ale te jeszcze też odłożę. I tu mam dwa takie jasne i trzy takie ciemne. A tu poszły jasne i bardzo ciemne. To może jeszcze te też odłożę. No i jeszcze ze trzy listki odłożę na okładkę. Te drzwi chciałam na okładkę, dlatego je wycięłam. No dobra, no to zaczynajmy, że tak powiem, kleić. Tu specjalnie nie docięłam do końca i nie zostawiłam takiego, wiecie, małego czegoś. A, no to źle, nie? Bo to trzeba przykleić na taśmę. Dobrze, że mam bluzkę, w którą mogę wytrzeć klej. Tutaj jest nam potrzebna taka mała odrobina taśmy, ponieważ my tam z tamtej strony mamy taśmę. I to się może nam nie zgrać. Klej i taśma, więc potrzebujemy tutaj taśmy. Taką malutki kawałeczek tej taśmy przykleiłam, tak żeby sobie tutaj to mogła przykleić, no powiedzmy w tym miejscu, tak? To i tak będzie widać przecież, że to jest zegar. O, może tak. Czy ja go przysięgam, przykleiłam do góry nogami? Nie wiesz. No oczywiście, że go przykleiłam do góry nogami. No ja jestem po prostu wybitną osobowością, jeśli chodzi o wycinanki. Ja jestem po prostu ślepa, nie? Czyli tu potrzebuję taśmy. Tak, tu potrzebuję taśmy. Oj, dziku, dziku. Teraz tu potrzebuję tę taśmę. Tu przykleję. O mój God. Nie może być, wiecie, za bardzo normalnie, nie? To nie może. U mnie musi być zawsze z jakimiś przygodami dziwnymi. A już tak się staram i przygotowuję prędzej wszystko. A tu ciągle coś. Ciągle coś. No, co tu się stało teraz? Przepraszam uprzejmie. Dobrze, obok to przykleję, no. Niżej i obok. I teraz ciebie. No nie wierzę. Boże.
Wiecie, jakbym jeszcze z dobrej strony przykleiła tą taśmę, nie? To może by to coś dało, nie? Ale ze złej strony to raczej nam nic to nie da. Przykleję tą taśmę teraz obok tego wyrwańca tam. Ale tak, żeby w dalszym ciągu było widać, że to jest zegar. I jeszcze dobrze by było, gdyby to było prosto, nie? Teraz myślę, że jest, jak to mówi moje dziecko, G. No dobra, ale czy ja tutaj bym nie chciała jakiegoś jednego małego kwiatuszka od góry? No chciałabym, bo to też trochę stracę tej klatki. No bo muszę tutaj przyczepić kawałek taśmy, tak? Więc no kawałek tej klatki stracę. Niestety. No ale nie mam takich wiszących roślin. O, jeszcze taka kolekcja by mi się przydała, botaniczna. Taka, w której by było dużo doniczek. Może trochę bardziej tu ją schować. No, tak myślę, że będzie lepiej. Dużo by było doniczek, w sensie z kwiatami. Wiszących, stojących, dużych, małych, średnich. Nie wiem, jak to ubrać w kolekcję, bo nie projektuję kolekcji, ale taka by mi się... Nie. Taka by mi się właśnie kolekcja przydała. No i teraz... Dobrze by było, żeby tu był dystans, wiecie? Pytanie jest tylko ze 183 tysiące punktów, czy ja mam tutaj taśmę dystansową? Nie sądzę. Ale mam karton, więc chwila, moment, zaraz wracam. No i już mam dystans. Szybko poszło, nie? Tylko może tak zrobię. Kupiłam całą wielką rolkę taśmy 1 mm. Jest ogromna. I gdzie jest? Nie mam zielonego pojęcia. Ja nie wiem, jak można było zgubić no pół metra, półmetrową rolkę taśmy. Ona gdzieś jest i się ze mnie śmieje, gdzieś schowana, albo gdzieś za półkę wciśnięta, albo przy biurku gdzieś wciśnięta w tym drugim pokoju. No gdzieś jest. Tylko pytanie jest zasadnicze. Gdzie? Trochę to okno tutaj chcę ukryć, tak? Tak. Trochę chcę je ukryć, ale żeby nie dochodziło u góry do migowania. No i teraz fotel. No to fotel muszę teraz podnieść. Fotel teraz, czy ja chcę, żeby on tutaj odstawał od tego okna? No chciałabym trochę. Ale jak przykleję taką grubą tekturę, to to będzie strasznie odstawało i to się może nie zmieścić pod tą naszą folią. Na razie przyklejmy tutaj to. W ten oto fantastyczny sposób. I zobaczmy, jak to wygląda. No aż się prosi, żeby on też trochę odstawał. No aż się prosi. No jest za płasko, nie? Też się ze mną zgadzacie, że jest za płasko. Więc przerwa. Zaraz wracam. Mam. Ukryła się za biurkiem. Nie odpakowana nawet. Więc ją sobie tutaj na szybko odpakuję. No bo jest niepotrzebna. Poszło.
sobie widzicie dość sprawnie. Nie, za szybko to powiedziałam. Wcale to nie idzie sprawnie. Ona nie ma pół metra, tylko ta paczka taka była przeogromna. Ale ma ładne te, wiecie, te zabezpieczenia, nie? No i teraz można budować dystans, ale nie nożyczkami Tima Holtza, tylko może jednak tu przyklejmy. Ja nie będę niczego więcej dawać na podskórz tego fotela, więc pozwoliłam sobie wkleić te pianki. Tylko pytanie teraz za 100 punktów, jak odchodzą spłonki? No na razie dają radę. No okej. No i teraz ten fotel sobie tutaj umieścimy. I tak jest wysoko. I tak jest wysoko, ale jest jeszcze spokojnie sporo miejsca do końca. Nie bardzo martwię się tym, że on mi się tam gdzieś momentami trochę buja, nie? Na przykład tu czy tu, no bo to będzie zamknięte. Tutaj tego nikt nie ruszy. No i teraz pytanie zasadnicze. Dziewczynę sadzamy na fotelu, czy ją wywalamy? Chyba jej nie dajemy tutaj, co? Tak trochę bez sensu wygląda trochę. Tutaj te książki i gramofon. No i jak myślicie? Czy z dziewczyną było lepiej? Dobra, z dziewczyną. Ale dziewczyna już bez dystansu, tylko z uzupełnieniem przestrzeni. Muszę ją tutaj wysoko podsunąć, bo ja tutaj jeszcze muszę zamknąć tą kartkę, nie? Więc to wiecie, to nie jest takie hop-siup do przodu. Mam nadzieję, że wy jeszcze ciągle wszystko widzicie, co ja tutaj robię. Teraz aktualnie wygładzam kwiatki. Dam temu kwiatku niewielki dystans i wrzucę go tam do tyłu za ten fotel. Jeśli będzie go trzeba trochę obciąć, to zrobię to. Choć, no chyba pochwaliłam te spłonki za bardzo. Choć jak wiadomo, nie lubię tego robić. Nie lubię obcinać grafik. Ale tutaj akurat nie muszę. Teraz tutaj damy gramofon. Gramofon muszę tu trochę ściąć. I też go damy na podwyższeniu. Wydawało mi się, że to ma być 1 mm taśma, ale nie wiem, czy ona nie ma 2 mm, albo przynajmniej 1,5. O! No jest niebotycznie pięknie. Muszę sobie tak dodawać trochę animuszu. Tutaj dam kawałeczek taśmy. A tu jeszcze z boku kawałek tej tektury. Na mi się miejscami ta tektura trochę zgniotła, więc już nie ma takiej ogromnej wysokości, jak miała przy tym fotelu. Więc też jest dobrze. Zdecydowanie za wcześnie pochwaliłam te spłonki.
to będą książki i one zakryte. O, one będą jeszcze dużo wyżej. Zrobimy tak. I tak. Zupełnie niewymierzony dystans i zupełnie się zapadło. Więc no jeszcze raz. Nie wiem, czy teraz tu z boku nie będzie za wysoko, powiem Wam szczerze. Może być, może zostać. No i teraz tutaj bym przykleiła tą filiżankę, a tu z boku tą skrzynkę. Pytanie, czy skrzynka pod dziewczynę? No, no myślę, że tak. Skrzynka pod dziewczynę naklej z jednej strony i na tą maleńką pianeczkę z drugiej strony. Normalnie chyba złożę reklamację, bo pan się reklamował, że bardzo łatwo odchodzą te sponki. No u mnie jakoś nie, panie. O. Tu jeszcze coś będzie potrzebne, bo tu mam teraz dziurę, nie? Ale może po prostu będą tam potrzebne, potrzebna jakaś połóweczka, kwiateczka, nie? Na przykład. O. No zdecydowanie. Tak to sobie tutaj dziarnę. I tutaj może pod tą graficzkę. O. Tak. Nawet mogę to zrobić na płasko. A co tam? Najważniejsze, że nie mam dziury. Nie wiem, czy jeszcze tutaj nie dołożyć takiego małego kwiatuszka. No i może tak bym to zrobiła właśnie. Tylko kwiatek teraz tu musi mieć pianki kawałek. Mniej się czepia ta sponka do palców niż ta z tej taśmy czerwonej PET. To wiadomo, ale. No dobra. I tutaj damy. Tutaj damy listeczek. A co? Teraz tu mam dziurę, nie? Wiadomo, że ja jak zasłaniam dziury, to jedną zasłaniam, drugą odkrywam. No i tak musi być, nie może być inaczej. Czy jeszcze tego kwiatka połówkę tutaj wsunąć? No a dlaczego by nie? Tylko też go dam na delikatnym podwyższeniu. Nie wiem, ile ten film już trwa, ale na pewno ponad godzinę. O, nie, 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 nie. Nie tak szybko, koleżanko. Oczywiście, że klej jest. Obrudziłam klejem. Jak wsuwałam, nie? No dobrze. No i teraz tutaj damy tą filiżankę. I ją też troszeczkę podniosę. Bardzo mi się ta filiżanka podoba. I tu wyląduje koleżanka filiżanka. Czy może tak?
Może tak. Tu wyląduje koleżanka, filiżanka i tutaj będzie zamknięta ta kartka. No i teraz, że tak powiem, chwila prawdy. No moim zdaniem ładnie. No moim zdaniem ładnie. Ale jeszcze pod te książki wsunę kwiatek. Tu mi czegoś brakuje i tu mi brakuje tego kwiatka. To jestem tego pewna. Tylko oczywiście znowu go muszę trochę ściąć, nie? Jakoś tak zawsze, no niedobrze przyklejam te pianki, no to jest wiadomo, nie? Że jakoś tak nie umiem wycyrklować tego miejsca w tej piance, żeby potem można było łatwo wsunąć grafikę. No nie umiem tego tak wycyrklować niestety. Pytanie jest jeszcze, czy ten jeden malutki kwiateczek też by się tutaj nie mógł był znaleźć. No i dlaczego nie? Dlatego, że teraz tu będę mieć dziurę, więc już dość dokładania kwiatków. Na górze też muszą być kwiatki. No i teraz będzie praca trudna, czyli odklejamy spłonkę od tej taśmy. Nakładamy klej. Też na taśmę. Ja też nakładam na taśmę, bo tak jak powiedziałam, mogę jeszcze pomanewrować. No i teraz muszę wcisnąć tą zakładkę pod te elementy na kartce, co też zrobiłam. No i teraz ładnie to tutaj ustawić, żeby było prosto i żeby było przynajmniej mniej więcej w pionie, tak? Czy tam w poziomie. W poziomie. Zawsze mówię do mojego męża, że ja wiem, gdzie ja chcę jechać i ja nie muszę wiedzieć, która to jest prawa i lewa. Teraz się okazuje, że też nie muszę wiedzieć, czy to jest pion, czy poziom. No brawo, ja! No i dociśnięte jest od środka. No i wygląda ta kartka, powiem wam, zacnie. No naprawdę podoba się to dla mnie. No naprawdę. Oczywiście, że jest brudna tutaj, nie? Ale tylko z wierzchu jakiś paproszek na szczęście. Okej. No i co wy na ten temat myślicie? No mnie się podoba bardzo. Co prawda zegar zakrył mi gramofon, ale jak tam się zajrzy od środka, to wszystko widać, co tutaj jest, nie? Wszystko. Nawet to okno widać tam od środka. A tutaj jest miejsce oczywiście na... Tu jest oczywiście miejsce na wklejenie życzeń. Czyli docinamy białą kartkę, wypisujemy życzenia rączką i dajemy osobie zainteresowanej. No i ja teraz oczywiście nie chcę, żeby to było... A, jeszcze tu by się przydało to okleić, nie? Czy nie? Nie, no tutaj też to trzeba okleić. No come on, to nie wygląda dobrze. Czyli to jeszcze trzeba tam okleić. Dobrze. To sobie okleimy. Znaczy ja okleję, nie wiem, czy będę was tu trzymać. No i teraz... chciałabym, żeby tutaj były no, ze dwie kompozycje kwiatowe, żeby tutaj się znalazły te skrzypeczki, chociaż nasza solenizantka nie gra na skrzypcach, ale mogła się nauczyć, nie? Pytanie, czy ja chcę te drzwi powtórzyć? Niekoniecznie, bo one mi zginą za tymi kompozycjami. Choć może... A co mają wtedy skrzypce z tym wspólnego? To może wtedy Mr. Puff. Czy Mr. Puff? Tak tu? Wśród kwiatów? Bo jak nie drzwi, a same kompozycje, to co jeszcze? Ja mam kwiaty materiałowe i wstążki ładne, i sznureczki,
różnokolorowe, no ale co z tego, kiedy ich tutaj nie przytargałam. Może tak, nie? I może teraz te butelki, bo perfumy to już jak najbardziej, nasza solenizantka. Może jakiś list w sensie. Ten pod spód, nie? I to pod spód. I tu listek. I tu listek. I tu listek. Co by na to? Czy ten aparat jeszcze też by tutaj mógł się znaleźć? No, kto nam zabroni? Kto nam zabroni? Te kwiaty mi nie pasują. Czy mi pasuje ta pszczoła tu? Też średnio mi tu pasuje ta pszczoła teraz. Bo tak za bardzo dużo żółtego to ja tutaj nie mam, nie? No dobrze, no to zrobimy bez pszczoły i damy więcej kwiatów, tych małych, które mam wycięte, tutaj po bokach. Czyli to jest ostatni segment, to jest przedostatni segment i to jest przedostatni segment. Dobra. No to jedziemy. To na pionkę. I na razie dam tą pionkę tylko tak na środku. I to na pianeczkę. Ale nie spadaj. Nie spadaj. Nie, no zdecydowanie w ten sposób, nie? Może bardziej na środku bym zrobiła tą kompozycję. Ja dołożę tutaj jednak potem, zrobię to już poza kamerą, więc zobaczycie to na zdjęciach, ale dołożę tutaj po prostu kwiaty takie materiałowe. Nie mam co prawda takiej kolorystyki kwiatów, ale wydaje mi się, że białe tutaj też pójdą w tłoku, więc dołożę tutaj po prostu biały kwiat. Ok. I tutaj będzie ten. Bo to będzie strasznie pusto. Bez kwiatów i bez wstążek. I bez sznurków. Tak będzie smutno. Teraz miał być ten chyba, nie? Bukiet, czyli tak. Najpierw wyrównamy z tej strony poziom. Tak, tu wyrównamy poziom najpierw. Denerwuje mnie, że to mi spada. Tak bym to zrobiła. No i teraz to podniosła, nie? Teoretycznie powinno być dobrze, bo pod tymi kwiatami, które już mam na kartce, mam 1 mm. Czyli jak chcę to teraz podnieść, no to powinnam to podnieść w ten sposób, tak? No i teoretycznie się zgadza, praktycznie w ogóle. No dobra. Teraz ten listek jeszcze. Listek powyginam trochę, ale przykleję go na płasko.
Tutaj coś wystawało. Teraz level numer 2 to miał być aparat i ten list, tak? To miało być tu, a to miało być tu. Czyli teraz tak, tu przykleję kawałek pianki. I tu będzie ten list. No i teraz tak, teraz to przykleję jeszcze jeden kawałek pianki, żeby to podnieść w górę. I z tej strony na list też przykleję jedną piankę. Niech mi się uda oderwać spłonkę. Udało się. Czyli tu będzie mój list. Teraz tu. Tutaj na razie przykleję ten aparat tylko z tej strony na piankę. Tam bym chciała jeszcze zbudować. Tu bym jeszcze chciała zbudować, wiecie, kwiatami to, nie? I teraz tam mam takie kwiaty, to tutaj damy te ciemniejsze. A te kwiaty i sznureczek dodam poza kadrem, dlatego że teraz musiałabym jeszcze klej na gorąco włączyć i tak dalej, więc to potrwa strasznie długo. Więc nie chcę, żeby to trwało tak bardzo długo. Ok. I teraz następny jeszcze kwiateczek. Z drugiej strony, tam obok tego listu. O tu. I tu będzie listek. Tu już mamy ładnie zbudowane. Nawet można by tutaj jeszcze się było pokusić o jedną taką warstwę tego wystającego kwiatka. I tak chyba zrobię. Czyli wapnego. Tu. I tutaj już mam zbudowaną ładną trójwymiarową kompozycję. Ok, no i jeszcze tylko te butelki mi zostały. Ja je tutaj przyłożę jakoś. Tylko najpierw chciałam jeszcze przykleić te kwiaty takie prawdziwe, w sensie materiałowe. Więc tu na razie jeszcze zostawię sobie te butelki z boku i na zdjęciach dodam, znaczy zrobię zdjęcia, to będzie widać dokładnie, gdzie te kwiatki wrzuciłam. One będą tutaj. Będzie to ładnie wyglądać. Ok, to na dzisiaj wszystko. A, jeszcze mi skrzypce zostały. A teraz już ich nie mam absolutnie gdzie włożyć, nie? No i dobrze będzie bez skrzypiec. No zdecydowanie. Na dziś to wszystko. Dziękuję. Tak wygląda kartka. Tak jak mówię, jeszcze przykleję tylko tutaj te kwiatki, taki, wiecie, materiałowy, chociaż jeden, żeby dodać takiego pazura tej kartce. I tak będzie ona, tak właśnie zostanie wręczona. Ja jednak okleję tutaj te ranty, choć nie jestem tego z wielką zwolenniczką, ale okleję te ranty, będzie to lepiej wyglądać, bo baza jest brązowa, więc lepiej będzie wyglądać z papierem. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnych tutorialach. Pa!